20 lat, 240 miesięcy, ponad 7 tysięcy dni. Wodociąg Marecki pracuje dla mieszkańców Marek już od 2 dekad. W tym czasie wybudował ponad 200 km kanalizacji sanitarnej, ponad 140 km sieci wodociągowej i pozyskał z Unii Europejskiej ponad 100 milionów złotych. Wziął udział w ponad 100 akcjach miejskich, a jego stacje uzdatniania wody odwiedziły tysiące osób. Jak dziś jest postrzegany wodociąg Marecki? Dzień dobry, z czym Pani się kojarzy wodociąg Marecki? A kojarzy mi się z białymi kołnierzykami, bo jak jeszcze nie było naszej stacji uzdatniania wody, woda w Markach była bardzo żółta i pranie białych koszul to była horror. Także bardzo mi się podoba to, że mamy czystą wodę i to jest świetne. Z tym, że mam wodę, kiedy nawet nie ma prądu. Dziękuję. Wodociąg Marecki. I to jest prawda. Wodociąg Marecki kojarzy mi się z saturatorem. Wodociąg Marecki kojarzy się z nowoczesnością, z inwestycjami, z dobrą marecką wodą, z uczestnictwem w wielu meetingach, tak jak ten, na którym dzisiaj się znajdujemy. Jest sponsorem, jest wsparciem. Zawsze można na niego liczyć. Wodociąg Marecki kojarzy mi się z wodą, z możliwością kąpania, picia, pływania w basenie i z kanalizacją. Z pozytywnym ciągiem wody. No przede wszystkim zdrową, smaczną wodą i z tym, że jak zawsze odkręcimy kran, to ta woda w tym kranie jest. Dzień dobry, co pan wie o wodociągu Marecki? No jest z nami tu w Markach, z tego co słyszałem, już 20 lat. Prężnie chyba się rozwija, dobra chyba firma, bo raczej wszyscy są zadowoleni z wody. No i jak słyszymy, sponsoruje cały czas nasze imprezy, które w Markach się odbywają. Wiem, że jest od 20 lat, wiem, że nie, w Markach nie ma oczyszczalni ścieków, dlatego wysyłamy to do Warszawy. Co jeszcze wiem? Wiem, że mieszkańcy, że wodociągi apelują o to, żeby nie wrzucać chusteczek nawilżanych, które uszkadzają jakieś filtry. No i chyba tyle. Wodociąg Marecki w tym roku obchodzi 20-lecie. Mamy czystą wodę dzięki temu i odprowadzają nam ścieki. Wodociąg Marecki jest u nas od 20 lat i tak naprawdę w mareckich kranach leci woda. Woda jest bardzo dobra. O wodociągu Mareckim wiem tyle, że wiem, gdzie znajduje się siedziba wodociągu Mareckiego oraz wiem, że istnieje i nic więcej w zasadzie nie mogę powiedzieć na ten temat. A woda w kranie? No tak, jest jakby cała instalacja. Wcześniej mieliśmy studnię, a teraz mamy jakby no, wodociąg, więc mamy wodę no, z wodociągu. Jest różnica? Czy jest różnica? Tak, wcześniej ta woda była żółta i taka dość zanieczyszczona i pranie wychodziło szare, a teraz jest białe pranie, więc jest super. Dzięki pieniądzom unijnym wodociąg Marecki praktycznie od zera zbudował sieć kanalizacji. Woda może nie jest tania, ale smaczna i zdrowa. Wodociąg Marecki tworzą ludzie z pasją, którzy każdego dnia służą pomocą dla mieszkańców i z przyjemnością wykonują swoją pracę. Poznajcie ich bliżej. 20 lat minęło jak jeden dzień w wodociągu Mareckim. Nazywam się Paweł Specjalski, zarządzam wodociągiem Mareckim od samego początku. Kocham tę pracę, mam świetną załogę. Mam na imię Kasia, od 7 lat pracuję w wodociągu Mareckim. Na co dzień zajmuję się obsługą klienta, wgrywaniu tras dla inkasenta, wystawianiu fakturek. Bardzo lubię swoją pracę. Po pracy moją pasją jest robienie tortów, co sprawia mi dużą satysfakcję i radość. Nazywam się Agata Isasi-Kuran, pracuję w zespole do spraw inwestycji w dziale umów wodociągu Mareckiego. Jestem na początku mojej kariery zawodowej, 4 miesiące raptem. To krótki dystans, generalnie preferuję długie dystanse jako biegaczka markowych biegaczy. W ciągu pracy można mnie spotkać w biurze, a po godzinach gdzieś na mareckich ścieżkach biegowych. Nazywam się Ireneusz Piotrowski, pracuję w wodociągu Mareckim prawie 9 lat już. Po pracy zajmuję się renowacją różnych starych narzędzi albo starych jakichś przedmiotów lub dla fundacji, która ratuje konie, też pomagam ich pracami różnymi takimi ręcznymi. Fundacja, która ratuje konie, właśnie przesyłają mi co chwila jakieś takie fajne podziękowania. Bardzo miłe z ich strony zresztą to jest. Zajmuję się też renowacją samochodów i moim takim oczkiem w głowie jest odrestaurowany właśnie Mercedes W140. Samochód z 93 roku. No, pochłonął trochę pracy, ale jest samochodem bardzo
bardzo fajnym, bardzo ciekawym. Nazywam się Anna Sołoninko i od 10 lat pracuję w Wodociągu Mareckim, gdzie zajmuję się promocją i marketingiem. Staram się mieszkańcom Marek dostarczać wielu atrakcji. Organizuję konkursy, wystawy, warsztaty ekologiczne. A poza pracą podróżuję i moją pasją są Bałkany oraz film. Dlatego prowadzę bloga i jestem studentką studiów doktoranckich. Praca to nie wszystko. Również od 4 lat tańczę, bo to jest wspaniała sprawa, żeby robić jeszcze inne rzeczy. A oprócz tego podróżuję. Pozdrawiamy mieszkańców! Raz. O, poczekaj chwilę, też do ciebie pytanie. Raz. To od razu, nie, bo... Wodociąg Mareckie obchodzi 20. urodziny. Dzień dobry, z czym? Albo nie, inaczej. Teraz ty tak ostentacyjnie musisz... Można. Ale tak? Dzikaj. Pozdrawiamy mieszkańców! Ale to z tamtej strony tam... To tam. Nie. Dobra. Dziękuję bardzo.